Szanowni Państwo, bardzo żałujemy razem z małżonką, że nie możemy być w Suwałkach na pięknym jubileuszu Radia 5. To 20. rocznica nie tylko funkcjonowania rozgłości radiowej, ale to także 20. rocznica mądrych, odważnych działań, które zmieniały polską rzeczywistość w skali całego kraju, a także rzeczywistość w skali Suwałk i okolicy. Chcę więc pogratulować obecnym właścicielom radia. Chcę pogratulować wszystkim słuchaczom, wszystkim współpracownikom. I chcę razem się ucieszyć, że tak wiele się zmieniło na dobre w naszej ojczyźnie od czasów, kiedy inicjatywa, jak o ile dobrze pamiętam, związana i z osobą świętej pamięci Bronisława Geremka i pana Andrzeja Wajdy, jako osób reprezentujących politycznie obóz Solidarności, tam właśnie w Suwałkach, tak wiele na dobre się zmieniło. Gratuluję wszystkim, życzę poczucia satysfakcji, że radio wykonało wspaniałą robotę przez te 20 lat i jestem pewien, będzie wykonywało dalej dobrą pracę przez następne wiele, wiele, wiele lat z pożytkiem dla społeczności Suwałk, okolicy i całej Polski. Dzisiaj obchodzimy jubileusz 20-lecia powstania Radia 5. 20 lat to piękny wiek. To bardzo pięknie brzmi. 20 lat. Ale kiedy to było? Tak jak wspomnieli prowadzący dzisiejszą uroczystość, 20 lat temu przyszli na świat. Dzisiaj to piękni, młodzi ludzie, emanujący inteligencją, urodą i energią. Aż chce się powiedzieć, Radio 5 to taka właśnie para. Gdy zakładaliśmy radio, nigdy tak daleko, 20 lat w przyszłość, nie patrzyliśmy. Wtedy spoglądaliśmy wielokrotnie z wielkimi obawami na dzień jutrzejszy, na przyszły tydzień, na przyszły miesiąc. Czasami było ciężko, nawet bardzo ciężko. Ale los nam sprzyjał. Mamy ogromne szczęście, że na drodze swojego życia spotkaliśmy wielkich, wspaniałych ludzi, przyjaciół. Jesteśmy dumni, że wśród nich byli i są do dzisiaj pan Andrzej Wajda, pan Andrzej Strumiło oraz już nieżyjący Bronisław Geremek. To właśnie oni wielokrotnie upewniali nas w słuszności podejmowanych decyzji. Wspomagali radą swoim prestiżem, nazwiskiem, czy też zwykłą, najprostszą ludzką radością. Radością z rzeczy małych i zwyczajnych w życiu radia, w życiu człowieka. Ależ jakże to było istotne. Takie przyjacielskie gesty ważne są zawsze, ale wtedy, 20-15 lat temu, miały wartość, można powiedzieć, strategiczną. Kto wie, czy spotkalibyśmy się dzisiaj, gdyby Radio 5 nie miało takich wspaniałych ojców chrzestnych. Dziękujemy Wam za to. Dziękujemy, że byliście, że jesteście z nami dzisiaj. 5 lat temu, tu w tej sali, pan profesor Bronisław Geremek przyrzekł, że będzie na dzisiejszej uroczystości. Los sprawił inaczej. Nie ma go z nami. Ale wierzymy, że spogląda na nas z góry i uśmiecha się. Bronisława Geremka nie ma z nami, ale jest jego syn Marcin. Panie Marcinie, pański ojciec był wielkim, wspaniałym człowiekiem. Cieszymy się bardzo, że jest pan dzisiaj z nami. I ja pamiętam tylko,
jak już Radio 5 zaczęło działać i pan Piotr się pojawił, czy ja tu przyjechałem i mówię, no dobrze, panie Piotrze, ale jak to jest, czego pan tu żyje w ogóle, jak to pan to radio, co pan robi? A on mówi, ja mam taksówkarza na granicy. Ja mówię, no co pan daje taksówkarz na granicy? A mówi, wie pan, on ma taki telefon i telefonuje do mnie, czy na granicy jest dużo, czy mało samochodów i ile trzeba czekać. I ja to podaję przez radio w Suchołkach, a w Suchołki, ponieważ żyją z granicy, więc to jest najważniejsza wiadomość i radio Warszawa nie podaje takich wiadomości. Zrozumiałem wtedy, że rzeczywiście tu jest ukryty, że tak powiem, sukces tego radia, że ono właśnie zajmuje się tym, co jest tutaj. I jeżeli walczyliśmy o wolność, to właśnie walczyliśmy o taką wolność, o to, żeby każdy poszukiwał dla siebie tej przestrzeni, która mu daje największe szanse działania. I drodzy panie Piotrze, pani Mario, ściskamy was serdecznie razem z Krystyną, bo to jest naprawdę piękna historia. I ja jakbym umiał zrobić taki film, to ja bym zrobił taki film. Dziękuję.